Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. List Jakuba, 5 rozdział, 16 werset. Moc modlitwy. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ta wypowiedź już wielu wierzącym dodała otuchy i odwagi i zachęciła, aby więcej i intensywniej się modlić. Jaki właściwie jest kontekst, w którym Jakub pisze ten werset? Pisze go w powiązaniu ze wspaniałą Bożą odpowiedzią na modlitwę Eliasza. Eliasz pragnął ujrzeć przebudzenie w ludzie Bożym. To głębokie pragnienie zmotywowało go do modlitwy. Błagał Boga, aby Bóg zamknął niebo i aby przez to lud wreszcie się przebudził i zawrócił z całego serca do Boga. Bóg zapowiedział przez Mojżesza, że jeśli lud odwróci się od niego, to uczyni on niebo jak z żelaza, o czym czytamy w 3 Mojżeszowej 26:19 oraz 5 Mojżeszowej 11:17. To samo powiedział Salomonowi, o czym mamy zakomunikowane w 1 Księdze Królewskiej 8:35. Teraz Bóg, można tak powiedzieć, wzywa Eliasza do tego, aby wypełniło się jego słowo. Modlitwa proroka zostaje wysłuchana i niebo zostaje zamknięte na 3 lata i 6 miesięcy. Następnie Bóg odpowiada na błagania o przebudzenie i odnowienie swojego ludu. Kiedy lud zawrócił do Boga, znów znajdujemy Eliasza, który żarliwie się modli. On prosi Boga, aby Bóg znów spuścił deszcz na ziemię, zgodnie z tym, co zapowiedział, jeśli jego lud będzie pokutował. Gdy zamknę niebiosa tak, iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadała ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja ich wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Druga Księga Kronik, 1 rozdział, 13 do 14 wersetu. W jaki sposób Bóg reaguje na prośbę Eliasza? On honoruje modlitwę z wiary, wypełnia swoją obietnicę i otwiera upusty niebios. Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy modlili się o przebudzenie w ludzie Bożym. Możemy być pewni, że Bóg również dziś odpowie na szczere uniżenie i da na nowo ożywienie, jeśli będziemy intensywnie i bezustannie się o to modlić. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.